Rozpoczęliśmy wczoraj Wielki Tydzień, dzisiaj mamy Wielki Poniedziałek. Usłyszymy dzisiaj o przyjaciołach Jezusa, o tych, z którymi się spotyka, o tych, którzy są bardzo blisko Niego, przy których On odpoczywa. Usłyszymy też, że następuje pewna polaryzacja w tych najbliższych, wśród osób najbliższych Chrystusowi. Bo słyszymy też o Judaszu, który jest przeciwko Chrystusowi. Niby blisko, niby powinien być przyjacielem, a tak naprawdę nim nie jest. Prośmy dzisiaj podczas tej Eucharystii, gdzie mamy okazję być bardzo, bardzo blisko Niego, jak Jego przyjaciele, abyśmy ten czas Wielkiego Tygodnia przeżyli w takiej też bliskości z Nim. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Na 6 dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla niego ucztę. Marta usługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego, drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi stopy, a włosami swymi je otarła, a dom napełnił się wonią olejku. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z jego uczniów, ten, który miał go wydać. Czemu to nie sprzedano tego olejku za 300 denarów i nie rozdano ich ubogim? Powiedział zaś to nie dlatego, że dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem i mając trzos, wykradał to, co składano. Na to rzekł Jezus, zostaw ją. Przechowała to, aby mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu, bo ubogich zawsze macie u siebie, mnie zaś nie zawsze macie. Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest. A przybyli nie tylko ze względu na Jezusa, ale tak, żeby ujrzeć Łazarza, którego wskrzesił z martwych. Arcykapłani zatem postanowili zabić również Łazarza, gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa. Oto słowo Pańskie. Przyjaźń jest wielkim darem. Jezus jest tym, który obdarza przyjaźnią, obdarza swoją obecnością. Jezus jest tym, który wybiera tych, których chciałby mieć jako przyjaciół, ale przede wszystkim jest On sam pierwszym, który obdarza. Jezus jest dobry dla swoich przyjaciół. Jak widzimy Marię, Martę, Łazarza, to widzimy, jak odwiedza ich, jak jest z nimi, ale wtedy, kiedy jest cierpienie, kiedy Łazarz umiera, kiedy już leży w grobie, Jezus jest tym, który przychodzi po to, aby wydobyć z grobu Łazarza. Gdyby nie Łazarz, to wiadomo, że te siostry nie miałyby pomocy, nie miałyby kogoś, kto by pracował, kto by zarabiał. Może dlatego też nie powinno nas dziwić to, że Maria wzięła funt szlachetnego, drogocennego olejku, około pół litra, który kosztował, jak to przeliczył szybko Judasz, około 300 denarów, czyli to taka roczna pensja, 300 denarów, denar za dzień pracy. Można powiedzieć, że nie było żal tego, aby Marii, żeby aż tyle pieniędzy na Jezusa wydać. Ale można powiedzieć, że otrzymała więcej, dlatego że mając brata żywego, który zarabiał, pracował, tak trochę kalkulując, można powiedzieć, że została obdarowana. Natomiast z drugiej strony widzimy Judasza,
Tego, który również został wybrany przez Chrystusa, który został obdarowany, bo wiele cudów zobaczył, obecności, był posyłany też wraz z innymi apostołami na głoszenie, ale widzimy tego, który no nie ma miłości do Chrystusa, taki jak Marta, Maria, wręcz przeciwnie, ma miłość do siebie. Obdarowany nie myśli, nie widzi Chrystusa, widzi tylko siebie, ile mógłby zyskać wtedy, kiedy te pieniądze można by złożyć do skarbony, złożyć do ich gdzieś wspólnych pieniędzy, a potem mógłby to ukraść. Nie myśli też o biednych. Wielki tydzień jest czasem właśnie, gdzie Chrystus chce nas obdarzyć swoją obecnością. Chce nas obdarzyć tym szczególnym czasem bliskości. I to nie chodzi tylko o to, żeby obdarzać ubogich. Jezus sam obdarza ubogich. Troszczy się o nich, idzie też do nich, wiele dobra im uczynił. Ale ten Wielki Tydzień, już po tygodniu, po czasie Wielkiego Postu, kiedy dawaliśmy jałmużnę, jest czasem, żeby postawić Jezusa w centrum, żeby dla Niego coś uczynić. Bo ubogi zawsze macie u siebie, a mnie nie zawsze macie, mówi Chrystus dzisiaj w Ewangelii. I warto sobie zadać to pytanie. W jaki sposób chcę ten Wielki Tydzień, który już od wczoraj trwa, przeżyć? Ile czasu chciałbym dać Chrystusowi z mojego życia? Bo to jest coś, co jest bardzo cenne. Jako chrześcijanie, jako chrzczeni, jako ci, którzy mogą przyjmować sakramenty, jesteśmy tymi, którzy są naprawdę wyróżnieni przez Chrystusa. To nie jest tak, to też słyszeliśmy w rekolekcjach podczas jednej nauki, że to my robimy Jezusowi łaskę. Tego dnia przyjdę do kościoła, tego dnia nie przyjdę, tego dnia poświęcę czas na modlitwę, tego nie poświęcę. To Bóg nas wybiera. To Bóg jest tym, który nas obdarowuje swoją przyjaźnią. My na to odpowiadamy. Dzisiaj w pierwszym czytaniu słyszeliśmy o tym słudze. Opis sługi pańskiego, wybranego, który ma wielką władzę. On przyniesie narodom prawo, nie tylko jakiejś jednej osobie. Jak potężny musi być ten, który ma wpływ na wszystkie narody. A z drugiej strony, jak delikatny jest on, który wszystkim narodom na świecie ma przynieść prawo, ale nawet najmniejszej trzciny nadłamanej albo knotka, który się ledwo tli, nie zgasi. To jest właśnie Bóg. Z jednej strony tak potężny, a z drugiej strony tak delikatny. Przychodzi do wszystkich, a z drugiej strony dba o każdego jednego. I czas Wielkiego Tygodnia jest tym czasem, kiedy możemy tak indywidualnie podejść do Pana. Kiedy możemy z Nim być tak sam na sam też. Tak jak dzisiaj widzimy Maria, która jest bardzo blisko. Dotyka Jego stóp, włosami ociera włosy. I warto zadać sobie pytanie, w jaki sposób ja chcę ten coś cennego od siebie dać. Być może najcenniejszy dla nas jest teraz czas, którego ciągle mamy mało, a żeby w tym tygodniu dać trochę tego czasu, trzeba by też pewnie coś poświęcić, bo jak przygotowujemy Sylwestra, czy jakieś inne uroczystości, czy święta, nie wiem, wesele, to dużo czasu poświęcamy na to, aby o wiele rzeczy zadbać. Ludzie robią listy tego, co trzeba zrobić przed. Na Wielki Tydzień warto też pomyśleć, jak się przygotować, ile czasu poświęcić na relację z Chrystusem. Pamiętam taką dziewczynę, która kiedyś przyszła i tak opowiadała o tym, że no generalnie to no na rekolekcję to nie miała czasu, tak na modlitwę poranną też nie ma czasu, na mszę świętą czasami przyjdzie, czasami nie, tak popatrzyłem na nią, elegancko umalowana, ubrana. Potem sobie sprawdziłem też w internecie, ile zajmuje na przykład makijaż poranny. Różne dziewczyny na forach pisały rzeczy, 15 minut, baza, podkład, puder, róż, cienie, tusz, rzadziej błyszczyk. Inna 10-15 minut, kredka, tusz, cienie, błyszczyk. Inna mówi w samochodzie 10 minut, w domu 5. Można inne kryterium wziąć, ile zajmuje nam sprawdzenie mediów społecznościowych. Ile zajmuje nam na przykład w ciągu dnia przeczytanie z rana, czasami niektórzy mają liczniki, no to pół godziny, godzinę się siedzi. Ile zajmuje nam serial, który oglądamy, ile czasu jest.
Pamiętam inną kobietę, odwiedzałem ją z komunią chorych przed świętami w jednym podczas wizyty i tak siedziała, miała takie Pismo Święte, widać, że czytane, i otworzyła na końcu i przy księdza coś księdzu pokaże i takim ołówkiem grubym, już miała problemy ze wzrokiem, miała wypisaną całą listę, co ona w ciągu dnia odmawia. Pomyślałem, no to jest właśnie to, że są ludzie, którzy czas dla Chrystusa poświęcają. I opowiadała, co rano, kiedy wstanie, co później odmawia, jakie modlitwy, a to z radiem, a to sama, a to sobie czytam taką modlitwę, jeszcze to pokazuje. Tak człowiek, który chce być z Jezusem, który chce ten czas poświęcić na modlitwę swojego życia. Bo można być osobą starszą i też tego czasu nie poświęcić dla Niego, bo zajmować się innymi rzeczami, innymi spotkaniami. Jan Paweł II czasami kończył pielgrzymki późno, a miał czas, żeby pójść do kaplicy, żeby się modlić, żeby przybywać z Jezusem. Nikt z nas nie jest zaproszony do tego, żeby modlić się tyle, co siostra zakonna czy brat zakonny, bo mamy swoje obowiązki. Ale to też nie jest prawdą, że dbając o siebie, nawet ludzie młodzi, którzy wiele pracują, nie można by trochę tego czasu na, nie wiem, wybieranie sukienek w przypadku tamtej dziewczyny poświęcić na przykład na spotkanie z Bogiem, na tę modlitwę, która zajmie tyle samo, co ten makijaż, te 10-15 minut rano. Czy nie można by trochę wcześniej wstać, zrobić czegoś dla Pana Jezusa, czy chociażby ta msza niedzielna, czy te rekolekcje, które są. Ale jak nie masz czasu, można by przecież wysłuchać w internecie. Różne pomysły są. Nie zatem ten czas, który jest przed nami, będzie czasem, kiedy wiemy, że jesteśmy wybrani przez Chrystusa jako Jego przyjaciele do szczególnej bliskości, kiedy On jest tym, który ma też czas dla nas. Jesteśmy zaproszeni, aby usiąść przy Jezusie tak jak Maria, aby ofiarować Mu nie najgorszą cząstkę, nie to, co gdzieś tam mi zbywa, już wszystko zrobię, no to coś dla Pana Jezusa. Ale to, co jest cenne, drogocenne, bo ten, kto kocha, czego uczy nas dzisiaj Maria, daje to, co jest szlachetne, drogocenne, to, co jest piękne i to ofiaruje Chrystusowi. Modliliśmy się na koniec. Otocz czułą miłością serca uświęcone przez Eucharystię. Jezus dał nam Eucharystię całego siebie, ciało i krew swoją. Jesteśmy obdarowani przez Boga. To jest dar naszego przyjaciela. Niech ten Wielki Tydzień będzie tym momentem, kiedy i my też będziemy Jezusa obdarowywać tym, co jest cenne dla nas, sobą, dając Mu swój czas.